zmniejszyć zużycie prądu. Tyle śmieci. Kto to mógł zrobić? Nie wiem, ale... Tak zanieczyszczone staje się powoli nasze miasto. Zobaczcie, ile rzeczy porozrzucanych. Wszystko, jakieś słoiki, butelki jakieś po płynach. Kawałki samochodu. Nasze miasto tak nas zaskakuje podczas spaceru. Zanieczyszczone powietrze, wszechobecne góry śmieci. Tak może wyglądać nasze otoczenie. Wytwarzamy coraz więcej odpadów, a to, że ich nie segregujemy, powoduje, że odzyskujemy za małą ilość surowców do ponownego użycia. Pomimo, że coraz więcej ludzi dba o siebie. Czy naprawdę chcemy takiej przyszłości? To od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze otoczenie. Napotykamy pełno śmieci. Czy ludzie naprawdę muszą tak śmieć? Pomóżmy przyrodzie. Musimy ją naprawić. To jest bardzo przykre, że ludzie tak traktują naszą ziemię. Szkoda, że większość ludzi nie potrafi segregować śmieci. Tyle zysku, ile odzysku. Środowisko ponad wszystko. Czy tak trudno segregować odpady? Teraz nawet w lesie zrobili specjalne śmietniki do segregowania odpadów. Niszczymy las! Nie będzie i nas! Chcesz pomóc środowisku? Zamiast wytwarzać i wykorzystywać surowce wtórne, wytwarza się plastikowe oraz szklane butelki. Wycina się drzewa i produkuje z nich papier. Pożywności, kartony po napojach. Do niebieskich odpady papierowe, na przykład makulatura. Do brązowych odpady biodegradalne, czyli na przykład resztki po jedzeniu. Odpady zmieszane do pojemnika czarnego. To nic trudnego segregować odpady. Rocznie odpadów generuje się ponad 2,5 miliona ton śmieci, które nie trafiają na nielegalne wysypiska ani do recyklingu. Polska musi osiągnąć w 2020 roku poziom 50% recyklingu. Na razie jest tylko 26%. Chcesz pomóc środowisku? Bo też się znajdują odpady zmieszane. Do tego pojemnika wrzucamy papier. Do tego też papier. Do tego wrzucamy metale i różne pożywa sztuczne. Do tego wrzucamy butelki. Witajcie moi mili, chciałabym Wam pokazać słownik poprawnej segregacji śmieci. Zapewne każdy sobie zadał kiedyś pytanie, jak segregować śmieci i dlaczego to jest potrzebne. W tym słowniku dowiecie się, dlaczego trzeba segregować śmieci, żeby nasze środowisko było czystsze. Macie tutaj różne ciekawostki na temat segregowania śmieci, symbole, jakie można znaleźć na opakowania. Dla kogo jest ta książka? Zapewne będzie też takie pytanie. Segregować trzeba, ale właściwie dlaczego?